Reverend Dr. Bardecki. Księże doktorze Bardecki. Reverend Bednarczyk. Księże Bednarczyk. Fellow clergy. Bracia, kapłani, księża. And people of Krakow and the surrounding area that have gathered and filled every part of this beautiful church. I wy, którzy zgromadziliście się tutaj z miasta Krakowa oraz okolic. We have been having a wonderful time on our tour of Poland. W Polsce przeżywamy wspaniałe chwile. In a different city every day. Codziennie w różnych miastach. But there is no city that we've looked forward to more than coming to this historical city. Ale może bardziej nie oczekiwaliśmy, więcej nie oczekiwaliśmy na wizytę w Krakowie. A city of art and culture. Jak właśnie w Krakowie. A university city. Miasto zabytków kulturalnych, uniwersyteckie. A city that has many relationships with my own country. Miasto, które ma, które łączy wiele więzów z moim krajem. I'm told that Krakow contains many historical monuments. Wiem, że w Krakowie jest wiele historycznych pomników, which speak of the greatness of Poland's past history. Które mówią o wielkiej historii narodu polskiego. And I'm also aware of the fact that here you have the body of Kościuszki. Wiem, że tutaj u was chronione jest, pochowane jest ciało Kościuszki. And also the mound of soil from the battlefields of Poland and America that are brought here. I jest także kopiec jego imienia, na którym też, w którym też jest ziemia z różnych pól bitewnych w Ameryce. As a memorial to him. Jako pamiątka, jako pomnik dla niego. And that ties our two countries together. I te właśnie więzy łączą nas. And I bring you greetings from millions of Christians in my country. Przywożę pozdrowienia od milionów chrześcijan z mego kraju. And millions of people that have relatives in Poland. A także od milionów, którzy mają krewnych tu w Polsce. Chicago has been called the largest Polish city in the world. Chicago było największym miastem polskim. And many of the people who have relatives here said, please give my relatives, if you see them, my greetings. Wielu, którzy w Ameryce, którzy mają krewnych tu w Polsce, prosiło mnie, jeśli spotkasz tam moich krewnych, przekaż nasze pozdrowienia. So I give you their greetings. A więc przekazuję te pozdrowienia. And I can be truthful when I tell them that I greeted all that I possibly could. Chcę spełnić zobowiązanie, powiedziałem bowiem, że gdzie tylko będzie to możliwe, to uczynię. I want to thank the various clergy and ministers of this city that invited us here. Chciałbym podziękować serdecznie dla duchowieństwa tego miasta, duchowieństwa różnych kościołów, które zaprosiło mnie tutaj. And the work and the dedication that has gone into making this meeting possible. A także za pracę wykonaną, ażeby to zgromadzenie mogło się odbyć. Now today I want you to turn with me to the 10th chapter of Mark's Gospel for our scripture passage. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zwrócili uwagę naszą na tekst Pisma Świętego z Ewangelii Świętego Marka z rozdziału 10. As I came through the crowd a moment ago up to this place, kiedy właśnie przed chwilą szedłem tutaj na to miejsce, I noticed, I believe, the largest number of young people that I have seen in any of the services we've been to. Zauważyłem, że na tym miejscu jest chyba największa ilość młodzieży w porównaniu do tych spotkań, które mieliśmy poprzednio. I'm sure that many of you are students. Jestem przekonany, że wielu z was jest studentami. And I want to turn my talk slightly at least toward young people tonight. I chciałbym dzisiaj szczególnie zwrócić się do młodzieży. And I want to take a passage from Mark's Gospel, the 10th chapter. A więc chcę za podstawę rozważania wziąć tekst Ewangelii Świętego Marka z rozdziału 10. Beginning at verse 17, począwszy od wersetu 17 through verse 27, aż do 27. Mr. Pawlik will read. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej.
Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom Jego, lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Jesus Christ had been going up and down the country. Jezus Chrystus szedł przez Ziemię Świętą. He had been performing many miracles. Uczynił wiele cudów. He made the blind to see. Powodował, że ślepi widzieli. And the deaf to hear. I głusi słyszeli. He even raised the dead. A nawet wskrzeszał zmartwych. And then he spoke with authority. A potem mówił, a zresztą mówił z mocą, z przekonaniem. He taught the people some strange things that they'd never heard before. Nieraz wypowiadał dziwne nauki, których ludzie nie mogli zrozumieć. And he spoke with such authority that great crowds listened to him. A przemawiał z tak wielkim autorytetem, że ogromne tłumy szły za nim. For example, he said, we're to love our neighbors. Mówił na przykład: winniście miłować swoich bliźnich. He said, we're to be interested in the oppressed and the suffering of the world. Winniście być zainteresowani losem biednych i uciśnionych w świecie. Today we toured Auschwitz. Dzisiaj byliśmy w Oświęcimiu. Nigdy w ciągu całego swego życia nie widziałem czegoś podobnego. And I made a speech there. I tam przemawiałem. And I spoke about the need for the working for peace. I mówiłem na temat konieczności działania na rzecz pokoju. Jesus Christ said, blessed are the peacemakers. Jezus powiedział: błogosławieni są pokój czyniący. But Jesus Christ did not come just to teach. Ale Jezus nie przyszedł tylko po to, ażeby uczyć. He did not come just to perform miracles. Nie tylko po to, aby dokonywać cudów. He came for a deeper reason that we will talk about in a moment. Ale przyszedł dla głębszej przyczyny, o której będziemy mówić. But while he was teaching and walking along the road, ale kiedy chodził i nauczał, an interesting thing happened. Coś się ciekawego zdarzyło. A rich young aristocrat came and fell at his feet. Młody, bogaty arystokrata podszedł do niego i upadł do jego nóg. Jesus had very little formal education. Jezus miał bardzo małe formalne wykształcenie. He was a very poor man. Był bardzo biednym człowiekiem. He did not have a place even to lay his head. Nie miał nawet gdzie głowy skłonić. And here kneeling at his feet is one of the richest men in the whole community. A oto tutaj znalazł się u jego nóg człowiek najbogatszy w danym otoczeniu. We know two things about this young man, at least among others. Co najmniej dwie rzeczy, dwa fakty wiemy o tym człowieku. He was young. Był młody. Perhaps a university student. Być może był studentem. Perhaps even a professor at the university. Może nawet i wykładowcą na uniwersytecie. And he was very wealthy. I był bardzo bogaty. He probably had inherited wealth from his family. Być może odziedziczył jakiś ogromny spadek po swoich rodzicach. But all of his materialism. Ale oprócz tych rzeczy materialnych. All of his money. Mimo tych pieniędzy. Had not satisfied. Nie był zadowolony. He had money enough to buy any pleasure. Miał pieniędzy wystarczająco, by mieć każdą rozkosz na zawołanie. Anything that materialism could provide. Wszystko, czego mogą dostarczyć rzeczy materialne. But there was an emptiness in his heart. Ale w jego sercu była pustka. He was not satisfied. Nie był zadowolony. And he came to Jesus to see if he could find some answers to the problems of his life. I przyszedł do Jezusa w oczekiwaniu, że Jezus odpowie na pytania, problemy jego duszy. Now in many parts of the world we're witnessing something new. W wielu częściach świata dostrzegamy coś nowego, nowe zjawisko. There is a spiritual awakening taking place among young people, especially students at universities. Mianowicie następuje duchowe przebudzenie między młodymi ludźmi, zwłaszcza studentami.
I know one of the great universities in America. Znam jeden wielki uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. 10 years ago, przed 10 laty, they did not have a single Bible study group or prayer group at the entire university. W tym całym uniwersytecie w owym czasie nie było ani jednej grupy modlitewnej czy studiowania Pisma Świętego. Today there are scores of Bible studies and prayer groups among the students. Dzisiaj są dziesiątki grup modlitewnych i studiowania Biblii. This is true in places in Japan. To samo dzieje się w Japonii. It's true in various parts of the world. W różnych częściach świata. We are told that Christianity is growing so fast in Africa that by the end of this century over 80% of people in black Africa will be Christian. Dowiadujemy się, że chrześcijaństwo tak szybko wzrasta w Afryce, że do końca wieku przeszło 80% ludności tego kontynentu będzie chrześcijańska. I was in East Africa last year. W ubiegłym roku byłem w Afryce Wschodniej. I lived on the edge of a university. Mieszkałem tam niedaleko uniwersytetu. And I went there and found scores of university students and professors gathering every day for prayer. I widziałem, jak setki studentów i profesorów zgromadza się, zbiera się, ażeby studiować Biblię. Now, I do not know much about young people in Poland yet. Niewiele wiem o młodzieży w Polsce. Except what I have read and what I have found since I have been here, which has been not so much, because oprócz I've only been here a week. Oprócz tego, co zdążyłem przeczytać, czego się dowiedziałem, co sam zaobserwowałem w ciągu krótkiego czasu mego pobytu, bo zaledwie jednego tygodnia. So I'll have to tell you about the young people that I do know. Ale chciałbym właśnie powiedzieć wam nieco o młodzieńcu, którego znam. I find in my travels around the world that there's a restlessness among young people. Zauważyłem przede wszystkim, że wśród młodzieży w świecie panuje niepokój. There's also an emptiness. A także uczucie pustki. There's also a feeling of despondency. A także i uczucie zniechęcenia. Psychologists are calling it existential despair. Socjolodzy mówią, że to jest ta egzystencjonalna rozpacz. It often leads to severe depression. Prowadzi ona często do bardzo głębokiej depresji. And sometimes suicide. A czasem nawet i do samobójstwa. And there's also a feeling between their social commitment on the one hand and their personal commitment on the other. I jest też i głęboka przepaść pomiędzy osobistym zrozumieniem potrzeb społecznych a osobistym zaangażowaniem działania na ich rzecz. Many young people want to do something about the problems of our world. Młodzi ludzie, wielu młodych ludzi chce w jakiś sposób coś uczynić na rzecz rozwiązania problemów obecnego świata. They read about people starving in Africa and India. Czytają, jak ludzie umierają z głodu w Afryce, w Indiach. They read about the sufferings in various parts of the world. Czytają o cierpieniach w różnych częściach świata. They read about the injustices in parts of the world. Czytają o niesprawiedliwości, jaka panuje w niektórych częściach they świata. They want to do something about it. Chcieliby coś uczynić w tym kierunku, but by pomóc. But they find down inside of themselves that they don't have the motivation or they do not have the conviction enough to do anything. Ale widzą i w głębi są przekonani, że niestety nie mają odpowiedniej siły, aby coś uczynić w tym kierunku. They're more interested in their pleasures and materialism than they are in these great social needs. Są bardziej zainteresowani rozrywkami różnego rodzaju niż potrzebami społecznymi. Now, young people also face many great decisions in their lives. Młody człowiek musi podejmować wiele różnych decyzji w świecie. They're growing from childhood to adulthood and they're having many physiological and psychological changes. Przechodzi od wieku dziecięcego do dorosłego i następuje w nim wiele zmian natury psychologicznej, fizjologicznej. Yet you're asked to make some of the greatest decisions of your life. A jednak muszą podejmować ogromnie ważne decyzje. Who you're going to marry? Mianowicie kogo ma wziąć za współmałżonka. What is going to be your life's work and your vocation? Jakie będzie jego przyszłe powołanie, jaka przyszła praca? What about your faith in Christ? A jaka będzie wiara w Chrystusa? How deep is it going to be? Jak głęboka winna ona być? How serious are you about Christ? Jak poważnie trzeba potraktować osobę Chrystusa? Those are decisions that you want to make. To są decyzje, które trzeba podjąć. And then many young people want a cause that they can follow. A także wielu chce mieć jakiś cel w życiu, do którego by mogli zmierzać. Something they can believe in. Coś, w co mogliby wierzyć. Perhaps this young man that came to Jesus was być like może that. Ten człowiek młody z opowieści przyszedł właśnie, był podobny do nich. He was searching for a purpose to life. Szukał celu życia. What is your purpose for living? Jaki jest twój cel życia?
You know, if you go to an American university or a British university or a university, I suppose in Poland as well. Jeśli byś się zjawił czy na jakimś uniwersytecie amerykańskim, czy brytyjskim, czy tu w Polsce. There are certain courses that you have to take. Są pewne egzaminy, pewne przedmioty obowiązkowe. You have no choice. Nie ma wyboru. The same is true in life. Tak samo jest i w życiu. There are three things in life that you can do nothing about. Są trzy sprawy w życiu, first, których nie można pominąć. Po pierwsze, you cannot be unborn. Nie możesz się nie narodzić, you're alive. Ponieważ już żyjesz. You cannot be unborn. A więc nie możesz być nienarodzony. Second, po drugie, you're going to die. Musisz umrzeć. Every person in this room will die. Każdy, kto tu jest, musi umrzeć. 100 years from now, everybody here will be dead. Za 100 lat wszyscy tu obecni będą już martwi. And most of us in 10, 15, 20 years. A większość, a wielu z nas może w ciągu 10, 15, 20 lat. Life is very brief and very short. Życie jest bardzo krótkie. There's no way that you can escape death. Nie ma możliwości uniknięcia śmierci. The Bible adds a third, and our own conscience adds a third thing that you cannot escape. I Biblia mówi nam jeszcze o trzeciej rzeczy, której nie można uniknąć. The Bible says it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. Pismo Święte mówi, że wszystkim ludziom przeznaczono raz umrzeć, a potem sąd. There will be a judgment. Będzie sąd. Because back of this universe is God. Ponieważ poza tym kosmosem jest Bóg. And God has moral law. I Bóg ma swe moralne prawo. And you break moral law and you die. I jeśli złamiesz moralne prawo, musisz umrzeć. And you go to the judgment to face God to give an account of the life you lived here and what you did with his son Jesus Christ. I znajdziesz się na sądzie, aby zdać rachunek za to, jak żyłeś i jak ustosunkowałeś się do osoby Jezusa Chrystusa. This young man searching for purpose. Ów młody człowiek szukał celu życia. For meaning in his life. Ponieważ jego życie nie miało celu. What is life all about? Czym jest właściwie życie? I read that there are billions of galaxies. Czytałem, że są miliardy galaktyk. In each galaxy are billions of stars and planets. A w każdej galaktyce są miliardy gwiazd i planet. This earth is a small place. A Ziemia jest bardzo małym miejscem. We are like little ants crawling on a piece of dust. My jesteśmy jak jakieś maleńkie mrówki, które się gdzieś w prochu. We live a short time. My mamy bardzo krótki czas przed sobą. We think we're so important. Myślimy, że jesteśmy bardzo ważni. Then we die. A potem umieramy. What is the purpose of it all? A więc jaki jest cel tego wszystkiego? Where did I come from? Skąd ja pochodzę? Why am I here? Dlaczego jestem tutaj? Where am I going? Dokąd idę? I look at those stars and those planets and those galaxies. Patrzę na te gwiazdy, na te planety, na galaktyki. And I say, who put it all there? I pytam się, kto je tam umieścił? Then there's the little voice of conscience inside of me. I jest we mnie mały głos sumienia, który mi mówi. Who told me it's wrong to murder? Kto mówi mi, że jest źle zabijać? Who told me it's wrong to lie? Kto powiedział mi, że jest źle kłamać? Who told me it was wrong to steal? Kto powiedział mi, że jest źle kraść? Something inside. To coś wewnątrz. That's the reason Immanuel Kant once said, the two things that make me believe in God are the starry heavens and the conscience within. To właśnie Kant powiedział, że o Bogu przekonuje mnie ten świat, który jest nade mną i sumienie, które jest we mnie. See, you were made in the image of God. Jesteś stworzony na podobieństwo Boże. God created man. Bóg stworzył człowieka. Why? Dlaczego? Because God is a God of love. Ponieważ Bóg jest Bogiem miłości. He wanted other creatures in the universe that he could love. Chciał, aby wszystkie istoty we wszechświecie doznały jego miłości. And that would voluntarily return love to him. I aby również dobrowolnie okazały miłość jemu. So he created man higher than the angels. I oto stworzył człowieka, który jest wyższy niż aniołowie. They could have fellowship with God. Może człowiek mieć społeczność z Bogiem. And in the beginning God and man were friends. I na początku człowiek i Bóg byli przyjaciółmi. And God said we will build a wonderful world together. I Bóg mówił, zbudujemy razem wspaniały świat. No hate. Bez nienawiści. No greed. Bez złośliwości, zazdrości. No jealousy. Bez zawiści. No killing. Bez zabijania. No war. Bez wojny.
What a wonderful world it was. Jaki byłby to wspaniały świat. But God gave to man something he did not give anyone else. Ale Bóg dał człowiekowi coś, czego nie dał innym stworzeniom. Freedom of choice. Dał wolną wolę. You could choose to serve God and love God and follow God and obey God if you wanted to. Możesz Boga miłować, byś był posłuszny, wykonywać Jego wolę. But if you did not want to, ale jeśli nie chcesz, you had the right to choose to say no to God. Możesz wybrać i możesz powiedzieć Bogu nie. So God put the test to man. Także Bóg poddał człowieka próbie. He said, if you rebel against me, powiedział, jeśli się zbuntujesz przeciwko mnie, if you break my moral law, jeśli złamiesz moje moralne prawo, you will die. Umrzesz. Three kinds of death. Trojaka jest to śmierć. Physical death. Może być śmierć fizyczna. Spiritual death. Może być duchowa. You are made in my image. Ponieważ ty jesteś stworzony na wyobrażenie Boże. In my spiritual image. Na moje duchowe wyobrażenie, if mówi you break my law, jeśli łamiesz moje prawo, our relationship and fellowship will be broken. Wówczas zostanie rozerwana społeczność między mną i tobą. And then you will die eternal death. A następnie jest śmierć wieczna. Separated from me forever. Rozdzielenie na wieki, na wieczność całą. So then came the test. I oto jest ta próba. What happened? I cóż się stało? What happened at the great examination in the Garden of Eden? Co się stało z tym wielkim egzaminem w ogrodzie Eden? Man failed. Człowiek nie zdał tego egzaminu. He broke God's law. Złamał Boże prawo. And he passed that disease of sin on to your generation and mine. I na całą ludzkość, na wszystkie pokolenia od tego człowieka spadła choroba, raczej opanowała choroba grzechu. There's something inside of man that is wrong. Jest coś w człowieku, samym człowieku, co jest złe. That something is sin. Tym czymś jest grzech. Sin is the breaking of God's moral law. Grzech to złamanie Bożego moralnego prawa. And all have sinned. I wszyscy zgrzeszyli. I'm a sinner. Ja jestem grzesznikiem. You're a sinner. Ty jesteś grzesznikiem. Every person ever born is a sinner. Każdy narodzony na ten świat jest grzesznikiem. And that sin came between us and God. I oto grzech stanął między nami i Bogiem. What do we need? Czego potrzebujemy? We need reconciliation with God. Potrzebujemy pojednania z Bogiem. We need forgiveness. Potrzebujemy przebaczenia. We need assurance. Potrzebujemy pewności. We need security. Potrzebujemy bezpieczeństwa. We need to know that God has not abandoned us. Potrzebujemy wiedzieć, że Bóg nas nie opuści. We need to know and feel the love of God. Potrzebujemy wiedzieć i odczuwać, znać Bożą miłość. This God that can give purpose and meaning to my life. Tego Boga, który daje cel i dla naszego życia. Perhaps some of those thoughts were going through the mind of this young man. I think he thought about it a long time. Być może do umysłu tego młodego człowieka przyszły takie myśli. And he came to Jesus Christ. I dlatego przyszedł do Jezusa Chrystusa. He came to the right person. Przyszedł do właściwej osoby. We all know the story of Diogenes. Wiemy, znamy tą wszystką, znamy historię o Gadareńczykach. He went with a candle throughout Athens. Znamy historię o tym, który szedł ze świecą po Atenach. They asked him what he was doing. I zapytano Diogenesa, co on robi. He said, I'm trying to find a man. Mówi, szukam człowieka. Christ was a young man. Chrystus był młodym człowiekiem. He had been born of the Virgin Mary. Narodził się z Marii Panny. We do not know much about his childhood. Nie wiemy wiele o jego dzieciństwie. We see him one time when he was 12 years old. Widzimy go tylko jako 12-letniego chłopca. Already he's teaching the doctors of the law at the temple. Już wtedy nauczał doktorów w świątyni. Then there's silence. A potem są lata ciszy. Then we see him again when he's about 30. A potem widzimy go, gdy ma około 30 lat. And he bursts forth upon the human scene, teaching us all about God. And about ourselves. I oto pojawia się na scenie i uczy o Bogu i o człowieku. And he faced the same test. I on również poddany został tej samej próbie. He came as the Son of God. Zjawił się tutaj jako Syn Boży. But he was also the Son of Man. Ale był także Synem Człowieczym. He was the God-Man. Był Bogiem Człowiekiem. And as a man. I także człowiekiem. He faced the temptation. I spotkał się z pokusą.
The same temptation that Adam and Eve faced. Z taką samą pokusą jak Adam i Ewa w raju. The devil said. Diabeł powiedział. Bow down to me. Pokłoń się mnie. Follow me. Chodź za mną. Serve me. Służ mnie. And I'll give you the kingdoms of the world. A dam ci królestwa świata. Before Jesus died. Zanim Jezus umarł. He said, to this end was I born. Powiedział, ja po to przyszedłem, aby umrzeć. I came for the purpose of dying for the sins of men. Przyszedłem po to, aby umrzeć za grzechy świata. I came to take their suffering and their death and their destruction and their judgment and their hell. Przyszedłem, aby wziąć ich cierpienia, ich grzech, ich piekło na siebie. He knew he was going to the cross. Wiedział, że idzie na krzyż. But the devil said, "You don't have to go to the cross." Ale diabeł mu mówi, nie musisz iść na krzyż. I'll give it to you now. Możesz iść tutaj za mną. That was the real temptation. To była pokusa. But Jesus resisted all the temptations. Ale Jezus odrzucił wszelkie pokusy szatańskie. And the Bible has an interesting statement. I oto Biblia składa znamienne oświadczenie. It says he was tested and tempted and tried in every point like as you. Mówi mianowicie, że on był kuszony we wszystkim, podobnie jak my. Think of your temptation. Pomyśl o swoich pokusach. Your troubles. Masz kłopoty. Your trials. Masz doświadczenia. Your suffering. Masz cierpienia. Jesus knew every one of them. Jezus zna wszystko, co dotyczy ciebie. That's the reason he can share in your joy. I dlatego on może cieszyć się i dzielić swoją radość z tobą. In your sorrow. Może dzielić swoje radości i twoje smutki. In your suffering. Twoje cierpienia. In your happiness. I twoje szczęście. He can weep with those that weep. I może też być z tymi, którzy płaczą. He can rejoice with those that rejoice. I cieszyć się z tymi, którzy się cieszą. Jesus Christ came to die. Jezus przyszedł, aby umrzeć. No nation in the world. Żaden naród w świecie knows more about the death of Christ than Poland. Nie wie więcej, nie może więcej sobie uświadomiać znaczenia śmierci Chrystusa jak naród polski. For a thousand years there's been the picture of the cross in the churches of Poland. Ponieważ od tysiąca lat znamię krzyża jest na kościołach chrześcijańskich. What happened there? Co się stało potem? Jesus said, my God, why hast thou forsaken me? Tam na krzyżu Jezus powiedział, Boże mój, czemuś mnie opuścił? In that moment. I w tym momencie. Something mysterious and wonderful happened. Coś się stało nadzwyczajnego i tajemniczego zarazem. No theologian can totally explain it. Żaden teolog nie potrafi tego w pełni wyjaśnić. God took your sin. Bóg wziął twój grzech na siebie. Your judgment. Twoje potępienie. Your hell. Twoje piekło. And laid it on Christ. I położył je, włożył je na Chrystusa. He bore our sins on the cross. Niósł grzechy nasze na krzyżu. Now because of that. I z powodu tego. God says. Bóg mówi. I can forgive you. Mogę ci przebaczyć, przebaczam ci. I can give you assurance. I mogę ci dać pewność. Security. Bezpieczeństwo. Purpose for living. Cel życia. Meaning to your life. Sens życia. But you must repent of your sin. Ale powinieneś upamiętać się w swoich grzechach. And you must come by faith in receiving. I powinieneś przyjść z wiarą i przyjąć to zbawienie. Yes, this young man came to the right person. I tak ten młody człowiek przyszedł do właściwej osoby. In fact, he came to the only person. I przyszedł właściwie do jedynej osoby. Jesus did not stay on the cross. Jezus znalazł się na krzyżu. He rose again from the dead. Tam nie pozostał, ale zmartwychwstał. He is alive now. I teraz żyje. The Bible says someday he's coming back. Ale Biblia mówi, że pewnego dnia przyjdzie powtórę. His kingdom is going to ultimately triumph. I jego królestwo ostatecznie zatriumfuje. He also came at the right time. On przyszedł również i we właściwym czasie. He came with a sense of urgency. Przyszedł w najodpowiedniejszym czasie, najpilniejszym czasie. This is not something you should put off even 5 minutes. To nie jest sprawa, którą można odłożyć, chociażby nawet na 5 minut tylko. Come while the Spirit of God speaks to you. Powinieneś przyjść wtedy, kiedy Duch Święty mówi do ciebie. Remember now thy Creator on the days of thy youth. Pamiętaj na Stworzyciela twego we dni młodości twojej. Come to Christ while you're young. Przyjdź do Chrystusa, kiedy jeszcze jesteś młody. Yes, an old person can come to Christ. Oczywiste, i osoby starsze mogą przyjść do Chrystusa. But it's mostly the young people. Ale przede wszystkim młodzi. Why?
Dlaczego? Because the older you get, ponieważ im starszym się stajesz, the harder your heart becomes. Tym bardziej zatwardziałe staje się twoje serce. And you cannot come to Christ unless the Spirit of God draws you. A nie możesz przyjść do Chrystusa, jeśli uprzednio cię Duch Święty nie przyciągnie. And the Spirit of God is speaking to some of you tonight. I Duch Święty zapewne i dzisiaj przemawia do was. Notice that he came running. Zwróćcie uwagę na to, że ten młodzieniec nie przyszedł, ale właściwie przybiegł. And he came while he was young. I przyszedł, kiedy był młody. And then thirdly, i wreszcie po trzecie. He came in the right attitude. Przyszedł z właściwą postawą. He fell down before Christ. Mianowicie upadł do nóg Chrystusa. An attitude of humility. A więc wykazał upokorzenie. An attitude of confession. I wyznanie. An attitude of acknowledgement of his own sins and failures. A także i postawę przyznania się do swoich grzechów. And that's the way we have to come to Christ. I tak i my powinniśmy przyjść do Chrystusa. When you come to Christ, you have to be willing to say, I have sinned. Kiedy przychodzisz do Chrystusa, winieneś być gotów powiedzieć, zgrzeszyłem. But that's only part of it. Ale to jest dopiero część. You have to say, oh God, I'm sorry I've sinned. Powinieneś powiedzieć, o Boże, żałuję za moje grzechy. But that's not the finish of it. Ale to jeszcze nie jest wszystko. I'm willing to give up my sin. Mianowicie chcę jeszcze porzucić swój grzech. I'm willing to change my whole way of living. Chcę zmienić całkowicie cały styl mojego życia. So he came in the right attitude. A więc ten człowiek przyszedł z właściwą postawą, zajął właściwą postawę. And he asked the right question. I zadał też właściwe pytanie. What must I do to have eternal life? Co mam uczynić, abym miał żywot wieczny, życie wieczne? We have a magazine in America called Psychology Today. Mamy w Ameryce czasopismo, które nosi nazwę Psychologia Dzisiaj. It is put out by the psychologist. Jest ono przeznaczone przede wszystkim dla psychologów. They took a survey some time ago of their readership. I oto przed jakimś czasem rozesłali oni ankietę wśród czytelników. And they asked their readers, what would you like most of all in the whole world? I zapytali, czego byś najbardziej pragnął ze wszystkich rzeczy? You know what the answer was? Wiecie, jaka była odpowiedź? It surprised everybody. Wszystkich ona zadziwiła. It was published in all the newspapers. O tym pisały wszystkie gazety. The answer came back. Przyszły odpowiedzi. We would rather have eternal life. Najbardziej chcielibyśmy mieć życie wieczne. Than anything else. Niż cokolwiek innego. And that's why Christ came. I oto po to przyszedł Chrystus. To give you eternal life. Aby ci dać życie wieczne. And that eternal life begins tonight. I to życie wieczne może zacząć się już dzisiaj, teraz. With some of you. W stosunku do niektórych z was. What must I do to inherit eternal life? Cóż mam uczynić, aby otrzymać życie wieczne? Now that means in this life. Ja rozumiem już w tym życiu. Eternal life. Cóż mam uczynić, aby otrzymać życie wieczne? Now that means in this life. Ja rozumiem już w tym życiu. The Spirit of God comes to dwell in your heart. Abyś musi Duch Święty zamieszkać w twoim sercu. To lead you. Prowadzić ciebie. To guide you. Kierować tobą. To direct you. Prowadzić i kierować. To help you to love. Musi pomagać ci miłować. Our bodies become the temple of the Holy Spirit. Aby twoje ciało stało się świątynią Ducha Świętego. But he was talking about something else also. Ale jeszcze o czymś innym trzeba pamiętać. He was talking about the future of the eternity. Mówił mianowicie o przyszłości, o wieczności. Have you ever thought about eternity? Czy myśleliście o wieczności? Forever? O wieczności na zawsze? And ever? Bezkresnej? And ever? Bez końca? No end? Bez końca? That's the decision you have to make. Dziś musisz podjąć decyzję w tej sprawie. Only Jesus Christ can give you eternal life. Tylko Jezus Chrystus może ci dać życie wieczne. But you have the choice. Ale musisz dokonać wyboru. Oh, you say, I have been baptized. Możesz powiedzieć, no ja jestem ochrzczony. I've been confirmed. Byłem konfirmowany. That is all well and good. To wszystko bardzo dobrze. But are you sure? Ale czy jesteś pewny, that Christ lives in your heart. Że Chrystus mieszka w twoim sercu? I'll tell you what happened to me. Powiem ci, co mnie się zdarzyło. I was baptized as a baby. Byłem ochrzczony jako dziecko. I was confirmed when I was 12.
Byłem konfirmowany w wieku 12 lat. I memorized the Reformed Catechism. Nauczyłem się na pamięć katechizmu Kościoła Reformowanego. And I thought I was all right. I uważałem, że ze mną wszystko jest w porządku. But something down inside of me still said there must be something else. Ale coś wewnątrz mnie, jakiś głos mi mówił: nie, coś musi być jeszcze innego. There was no joy in my Christian life. W moim życiu chrześcijańskim brakowało radości. I didn't get anything out of reading the Bible. Nie otrzymałem tego, co o czym mówi Biblia. The only time I ever prayed was when I was in trouble and I'd say, God help me. Modliłem się tylko wtedy, kiedy byłem w kłopocie i mówiłem: Boże, pomóż mi. So one day there came to our town. I oto pewnego dnia zjawił się w naszym mieście a preacher of the Bible. Ewangelista, głosiciel Pisma Świętego. And we had a meeting very much like this. I mieliśmy spotkanie podobne do tego jak tutaj. And he spoke for many nights. I mówił on przez wiele wieczorów. And one night I said, I'm going to receive Christ into my heart. I oto pewnego wieczoru podjąłem decyzję: przyjmuję Chrystusa do mego serca. In a new way. W nowy sposób. I'm going to make a new start. Chcę rozpocząć nowe życie, nowy start. This evangelist preached on, you must be born again. Ów ewangelista głosił: musisz się narodzić na nowo. You see, Jesus was talking to a great religious leader. Jezus przecież przemawiał do wielkich przywódców religijnych. And he said to Nicodemus, Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven. Jednym z nich był Nikodem i jemu powiedział, że jeśli człowiek się nie narodzi na nowo, nie może widzieć Królestwa Bożego. Nicodemus could not understand it. Nikodem tego nie mógł zrozumieć. He said, "How can I enter my mother's womb and be born again?" Czyż mogę wejść, mam wejść do żywota matki mojej i znowu się narodzić? Powiedział. Jesus said, "There's a mystery about it." Jezus powiedział, że w tym jest tajemnica. You receive the word of God in your heart. Przyjmujesz słowo Boże przez serce swoje. You surrender to Christ not only as Savior but as Lord. I powinieneś przyjąć Chrystusa nie tylko jako Zbawiciela, a jako swego Pana. And you can have a new beginning. I możesz na nowo rozpocząć życie. In Warsaw. I tu, czy w Warszawie. A Catholic leader. Pewien katolicki dostojnik. Came to me. Podszedł do mnie. At a reception. W czasie przyjęcia. And told me this story. I powiedział mi taką historię. He said, I was a student in Chicago. Powiedział, byłem studentem w Chicago. Studiowałem tam. And he said, I was on a bus. Pewnego dnia jechałem autobusem. And there was a black lady sitting back of me. Za mną siedziała jakaś murzynka. And she leaned over the edge of the seat and said, "Pardon me, sir." Nachyliła się ku mnie i powiedziała: "Przepraszam, panie." Have you ever been born again? Czy jesteś narodzony na nowo? Oh, he said, "I'm a priest." Odpowiedział: "Ja jestem przecież księdzem." She said, "That's not the question I asked." Ale ona powiedziała: "Nie o to ciebie pytam." I ask, had you been born again? Ale pytam się, czy jesteś na nowo narodzony. He said, I went back to my room. Johnson powiedział, wrócił do swego mieszkania. I thought about it. Myślał o tym. It was the beginning of a new life for me. I ten moment stał się nowym startem życia. And when he was telling me the story, a gdy opowiadał mi tę historię, I could see the light of Christ in his face. Widziałem światłość Chrystusową na jego obliczu. That black lady in Chicago probably never dreamed that that one question would change the life of a priest in Poland. Ta murzynka w Chicago na pewno nie zdaje sobie sprawy, że jej proste pytanie zmieniło życie pewnego księdza w Polsce. Now this young man got the right answer. Ale oto ten tu młodzieniec opowieści otrzymał właściwą odpowiedź. The scripture says Jesus looked at him. Pismo Święte mówi, że Jezus spojrzał na niego i że spojrzał z miłością. On widzi ciebie, który stoisz tu w tym miejscu. He sees you up in the balcony. Widzi ciebie, który tam jesteś na balkonie. Or out on the street. Albo nawet może na ulicy. As though you were the only person here. Tak, jakbyś ty był tylko jedyną osobą, na którą patrzysz. This is not a crowd of people. This is one person, you. Before God. W tej sytuacji nie ma tutaj tłumu, tylko jesteś ty, jedyna osoba, która stoi przed Bogiem, przed And Jezusem. Jesus is looking just at you. I Jezus patrzy wyłącznie i tylko na ciebie. With love. Z miłością. And he wants to help you. I chce ci pomóc. And Jesus said, young man, Jezus powiedział owemu młodemu człowiekowi: do you really want eternal life?
Jeśli chcesz naprawdę życia wiecznego? The young man said yes. Ten odpowiedział, tak, chcę. Jesus said, then keep the commandments. Wtedy powiedział, musisz zachowywać przykazania. And Jesus named six of them. I Jezus wymienił sześć spośród dziesięciorga przykazań. And the young man said, I've kept all of these. A ów młodzieniec powiedział, to wszystko, przestrzegałem tego wszystkiego. But notice Jesus left out the last commandment, thou shalt not covet. Ale Jezus zwrócił się do niego i powiedział ostatnie, przypomniał mu przykazanie. So Jesus looked into his heart. Jezus spojrzał do jego serca. He saw what was keeping him from God and a full relationship with God. Widział, co przeszkadzało temu człowiekowi w nawiązaniu pełnej łączności z Bogiem. Love of money. To była miłość pieniędzy. Materialism. To były rzeczy materialne. Love of pleasure. To miłość rozkoszy. So Jesus said this. I Jezus o to mówi. Go. Idź. Sell all that you have. Sprzedaj wszystko, co masz. Give it to the poor. Rozdaj to biednym. Come. Przyjdź. Follow me. Naśladuj mnie. And the young man thought. I młody człowiek zaczął myśleć. I can't do. Nie mogę tego zrobić. I cannot pay that kind of a price. Nie mogę zapłacić takiej ceny. He turned away from Jesus. Odszedł od Jezusa. And the scripture says he turned away with sorrow and grief. I czytamy, że odszedł pełen smutku i żałości. And the disciples were amazed. Uczniowie byli zdziwieni. And they said, Lord, who can be saved? I zapytali, któż może być zbawiony? Jesus said it's harder for a rich man to go to the kingdom of heaven than it is a camel to go through an eye of a needle. Jezus powiedział, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogaczowi do Królestwa Niebieskiego. Oh, you say Jesus was talking about those rich Swedes or those rich Americans. To ktoś może pomyśleć, Jezus mówił o tych bogatych Amerykanach czy Szwedach. No, he's talking about all of us. Nie, Jezus mówił o każdym z nas. Because by the standards of places in India and Bangladesh and Africa and other parts of the world, we are rich. Ponieważ w porównaniu z poziomem życia w Indii, w Bangladeszu czy w Afryce, my wszyscy jesteśmy bogaczami. We love our pleasures and we love our money and we love our materialism. Lubimy nasze rozkosze, nasze rzeczy materialne, to wszystko, co tutaj mamy. Now I want to tell you what I think. A chcę wam powiedzieć, co myślę. Jesus did not want that young man's money. Jezus nie chciał pieniędzy tego młodego człowieka. A rich man can get to heaven. Ten młody człowiek mógł pójść do niebios. Because he said with God all things are possible in the next verse. Ponieważ w następnym wersecie czytamy, że u Boga wszystko jest możliwe. When the disciples asked him about. Właśnie gdy uczniowie zapytali o to. But it's the attitude toward materialism. Ale chodzi o postawę materialną, materialistyczną. And riches. I o bogactwa. Does it dominate me? Czy mają one dominować nade mną? Is it more important to me than Christ? Czy to jest wszystko ważniejsze dla mnie niż Chrystus? I must make a choice. Muszę dokonać wyboru. I must bring every part of my life under the lordship of Christ. Powinienem dostosować i przed Pana Jezusa przedłożyć wszystko, co jest w moim życiu. On powinien być Panem. My family life. Moje życie rodzinne. My job. Moja praca. Everything wszystko must be surrendered to Christ. Powinno być podporządkowane Jezusowi. He must be first in my life. On winien być pierwszy w moim życiu. That is what he is calling you to. Oto do czego cię powołuje. Will you accept his challenge? Czy przyjmiesz to jego wezwanie? In this tour of Poland, we have seen hundreds of people do what I'm going to ask you to do. W wielu miastach Polski widziałem, prosiłem o coś, aby ludzie uczynili. Jesus said, if you are not willing to acknowledge me publicly before men, I will not acknowledge you before my Father, which is in heaven. Jezus powiedział, jeśli kto nie wyzna mnie przed ludźmi, tego i ja nie wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebiesie. Every person that Jesus called in the New Testament, he called publicly. Każdego człowieka, którego Jezus wzywał,
wzywał go publicznie. He hung on the cross publicly for you. Zawisł na krzyżu publicznie. So that your sins could be forgiven. Aby twoje grzechy były przebaczone. Many of you here tonight. Wielu z was, którzy dzisiaj słuchają. Would like to make sure that Christ is Lord of your life. Chciałoby być pewny, że Jezus Chrystus wypełni ich życie. You would like to be born again. Wielu z was chce być narodzonych na nowo. And have a new relationship with God. I mieć nową łączność z Bogiem. And tonight, i dzisiaj, you're willing to say, "Yes, Lord Jesus." Możesz powiedzieć: "O tak, Panie." I will turn from my sins and receive you as my Lord. Chcę odwrócić się od grzechu i przyjąć Ciebie. I will follow you no matter what the cost. Chcę naśladować Ciebie bez względu na to, ile to mnie będzie kosztować. And I want to make that commitment right now tonight. I chcę dzisiaj o tym zadecydować. If you will make that commitment and say that. Jeżeli dzisiaj podejmujesz taką decyzję i chcesz to uczynić. I'm going to ask you to do something publicly. Chciałbym prosić Ciebie, abyś coś uczynił publicznie. I'm going to ask you to raise up your hand. Chciałbym prosić o podniesienie ręki. And hold it there. I trzymanie jej tak w górze. Then after you've held it there, I'm going to pray for all. A potem będę się modlił. Would you hold it up now? Czy ktoś chce podjąć tę decyzję? Keep holding it up. Podnieś rękę. Many hundreds of people. Wiele setki ludzi. Now God knows your heart. Bóg zna twoje serce. He knows your need. Zna twoje potrzeby. He knows what to call, what is happening inside of you. Wie, co się dzieje w twoim wnętrzu. He loves you. Miłuje cię. He's willing to forgive. Chce ci przebaczyć. And give you a new life. I dać nowe życie. We're going to wait just another moment. Poczekajmy, potrzymajmy jeszcze rękę. Keep your hand up. Potrzymajmy ją w górze. And others of you that God is speaking to, raise your hand. A ci, do których jeszcze Bóg przemawia, niech również podniosą rękę. Now we're going to pray. A teraz będziemy się modlić. Oh God, o Boże, we do thank Thee for all of these with uplifted hands. Dziękujemy Ci za tych wszystkich, którzy podjęli decyzję. We know that behind these hands are hearts. Wiemy, że za tymi podniesionymi rękami są ich serca. That are reaching out to Christ. Które łączą się z Chrystusem. That are receiving Christ. Które przyjmują Chrystusa. We do not know what all is going on in their hearts. Nie wiemy, co się dzieje w sercach. But the Holy Spirit knows. Ale Duch Święty wie. And we pray that the Holy Spirit will communicate the gospel at this moment to their heart. Ale prosimy, aby Duch Święty przekazał Ewangelię, radosną wieść do ich serc. Help them to change their lives and to follow Christ no matter what the cost. Aby mogli zmienić swoje życie i naśladować Chrystusa bez względu na to, jaka byłaby tego cena. Go with them to their homes. Idź, Panie, z nimi do ich domów. To their classrooms. Do ich sal szkolnych. To their jobs. Do ich pracy. Be with them all day long, we pray. Bądź z nimi zawsze, prosimy. In Christ's name. W imieniu Chrystusa. Amen. Amen. Now I want to say a word to you. Chciałbym jeszcze skierować do was słowo. You that lifted your hands. Wy, którzy podnieśliście rękę. And others of you that perhaps did not lift your hands. I może ci, którzy tego nie uczynili. I do not believe that you can live a successful Christian life. Jestem przekonany, że nie jest możliwe prowadzić zwycięskie życie chrześcijańskie without giving attention to the Bible. Bez zwrócenia uwagi na Pismo Święte. I dla tych wszystkich, którzy podjęli decyzję, będziemy chcieli dać Ewangelię według świętego Jana. This helps you to grow. Czytanie słowa pomoże ci rosnąć duchowo. This is a living book. Ta księga to jest żywa księga. You read it. Czytaj ją. You may not understand all your reading. Może nie wszystko od razu zrozumiesz. But it speaks to you. Ale niech ona przemawia do ciebie. Secondly. I po drugie. Spend time every day in prayer. Poświęcaj każdego dnia czas na modlitwę. He loves you. Bóg cię miłuje. He hears your prayer. Słyszy twoje modlitwy. He has the hairs of your head numbered. I wie, ile jest włosów na twojej głowie. And you can learn to pray without ceasing, as the Apostle Paul said, all the time, about everything. Możesz się modlić bez przestanku, jak mówi apostoł Paweł, o wszystko. Thirdly.
I po trzecie, witness for Christ. Wydawaj świadectwo o Chrystusie. How do you witness? Jak możesz świadczyć? With a smile on your face. Uśmiechem na twarzy. Remember the pictures of Pope John Paul I? Czy przypominacie sobie obraz przedstawiający, fotografię przedstawiające papieża Jana Pawła I? He will always be remembered for his smile. Na zawsze będzie on w pamięci ludzkiej jako ten, który się uśmiechał. Every true believer. Każdy prawdziwy wierzący should show forth Christ. Powinien promieniować Chrystusem. Also let us learn to forgive. A także uczmy się przebaczać. That's the way we witness. W ten sposób możemy wydawać świadectwo. How many homes here that are represented? There's tension in the home. Ileż to jest rodzin rozbitych? Ile problemów jest w domach? There needs to be forgiveness. Potrzebne jest przebaczenie. That's the way we witness. Oto w ten sposób możemy świadczyć. And then if you begin living the Christian life. A jeśli będziesz prowadzić chrześcijańskie życie w ten sposób? At your job. W swojej pracy. At the university. Na uniwersytecie. People will start looking at you. Ludzie zaczną się przyglądać tobie. They'll say, you know, he has something I don't have. Będą mówić, coś w nim jest niezwykłego. I'd like to have that. To samo chciałbym też mieć. They may come and speak to you. Przyjdą do ciebie, będą cię pytać. And you have an opportunity to tell them about Christ. I będziesz miał okazję świadczyć o Chrystusie. And then you ought to get into a prayer group or a Bible study group somewhere. A potem będziesz mógł się modlić w jakiejś stworzyć grupę modlitewną czy studiowania Pisma Świętego. In addition to the faithful attendance at the church. Obok wiernego uczęszczania do kościoła. A church where Christ is proclaimed and the gospel is preached. Do kościoła, w którym Chrystus jest głoszony i jego Ewangelia.